Dziękujemy. O zabranie głosu proszę starostę Szamotulskiego, pana Józefa Kwaśniewicza. Panią Przewodniczącą, Panią Wicestarostę i członka zarządu, bo wspólnie razem tutaj mamy zaszczyt reprezentować władze powiatu szamotulskiego. Jest mi bardzo miło, że tak liczne grono zacnych gości przyjęło zaproszenie wspólnoty naszej szkoły naleśnej na świętowanie tego pięknego jubileuszu, tej szczególnej szkoły. Szczególnej, bo jako jedyna w powiecie szamotulskim, prowadzona przez powiat szamotulski, nosi piękne imię, ma pięknych, wielkich patronów, jakim byli nasi przodkowie, powstańcy wielkopolscy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym w imieniu władz powiatu szamotulskiego wspólnie z koleżeństwem w tym dniu podziękować wszystkim dyrektorom, gronu pedagogicznemu, temu, które dzisiaj pracuje w szkole, ale temu, które już z drugiej ławki wspiera również. Wszystkim pracownikom, którzy przez te 70 lat pracowali w naszej szkole naleśnej. Ale także bardzo serdecznie chciałbym powitać w tym dniu jubileuszu i ugościć w powiecie szamotulskim wszystkich absolwentów. Bardzo serdecznie gratuluję Państwu ukończenia tej szkoły. Jak słyszeliśmy tutaj z ust przedmówców, w tym gronie są osoby, które pięknie rozwinęły się na podstawie, którą zdobyły w tej placówce. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Was w powiecie szamotulskim, w Szkole Naleśnej i życzę dzisiaj pięknych chwil wspomnień i udanego świętowania. Wszystkiego dobrego. Na pamiątkę pani dyrektor dzisiejszego dnia poproszę też tutaj do nas kilka słów od władz powiatu szamotulskiego. Życzę, aby ta szkoła obchodziła wspólnie z nami kolejne piękne jubileusze, łącznie z tym, o którym mówiła przed chwilą nasza nestorka. Wszystkiego dobrego. A ja chciałam dopowiedzieć, przekazać Państwu słowa świętego Jana Pawła II, mówiące o sensie nauczania. Młodość to nie tylko pewien okres życia ludzkiego odpowiadający określonej liczbie lat, ale to jest zarazem czas dany każdemu człowiekowi i równocześnie zadany mu przez opatrzność. W tym czasie szuka on odpowiedzi na podstawowe pytania. Szuka nie tylko sensu życia, ale szuka konkretnego projektu, wedle którego swoje życie ma zacząć budować. I to właśnie jest najistotniejszy rys młodości. Dlatego gratulując i jednocześnie dziękując obecnej społeczności szkolnej, jak również poprzednikom, którzy tą misję nauczania, kształcenia, wychowania i budowania fundamentów realizowali. Także życzę Państwu wszystkim, dyrekcji, nauczycielom, uczniom i absolwentom,
aby sława, dobra sława tej szkoły w dalszym ciągu trwała. Patron szkoły, czyli powstańcy wielkopolscy, są gwarantem patriotyzmu wszczepionego w absolwentów, co tutaj również widać. Także mam jeszcze tu dla pani dyrektor od Rady Powiatu wielką historię Polski. Te 70 lat szkoły to jest tylko niespełna 7% historii naszej państwowości, ale aż 70% stulecia niepodległej. Także jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Thank you.